Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Arkadiusz Mularczyk, wiceszef resortu spraw zagranicznych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Panie ministrze, w mediach myślę, że gdzie spojrzymy, to inna informacja. Jedni twierdzą, że nie ma rozmów pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym, czy też innymi przedstawicielami innych formacji, którzy znaleźli się w Sejmie, a Prawem i Sprawiedliwością. Z kolei są i takie przecieki, że te rozmowy już trwają. To w takim razie no, trudno nie zapytać pana ministra o tę sprawę. Są rozmowy z opozycją Prawa i Sprawiedliwości, czy są przymiarki do tych rozmów? No, pani redaktor, mamy kierownictwo naszej formacji. Jest pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki. Jeśli takie rozmowy są, to są właściwe adresy do zadawania takich pytań. Ja myślę, że naturalnym jest, że po wyborach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory i ma na dzień dzisiejszy największą liczbę parlamentarzystów w przyszłym Sejmie, przynajmniej parlamentarzystów elektów, jest czymś naturalnym, że formacja zwycięska powinna prowadzić rozmowy koalicyjne. Natomiast co do szczegółów, to tutaj... No ja nie pytałam nawet o szczegóły, pytałam o ogóły, czy zjawisko występuje, czy też go nie ma. Myślę, że poczekajmy na rozstrzygnięcia, poczekajmy na decyzję. Jesteśmy jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, które będzie gdzieś w okolicach 12-14 listopada, więc przed nami jeszcze kilka tygodni na pewno emocji i spekulacji. No i pewno te emocje i spekulacje będą trwały jeszcze później trochę dłużej. Panie ministrze, czy jest pan zdziwiony tą formą wskazania przez Platformę Obywatelską pana przewodniczącego Donalda Tuska na kandydata do objęcia funkcji premiera? I jakby sama procedura pewno dziwić nie może, bo jest po prostu procedurą partyjną, ale jednak opozycja szła do tych wyborów no, z takim bardzo silnym przekonaniem, że ten rząd będzie wspólny i być może część wyborców opozycji oczekiwała, że ogłoszenie takiego kandydata nastąpi też wspólnie, czyli nie, że sama Platforma ogłosi swojego kandydata, ale że wszystkie inne partie opozycyjne, które z nią współpracowały, będą w tym fakcie uczestniczyć. No tak, to rzeczywiście to jest bardzo dziwna sytuacja, w której partia, która przegrała wybory, bo Platforma przegrała wybory, ogłasza, że ma kandydata na premiera i jest nim pan Donald Tusk, który na dzień dzisiejszy jeszcze jest posłem elektem, posłem, który nie złożył przysięgi, ponieważ nie odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu. Więc to jest dosyć zdumiewające, bo przecież, jak wiemy, mamy kilka formacji w parlamencie, w przyszłym parlamencie i te potencjalne koalicje są bardzo możliwe w różnym kształcie. Więc ja to odbieram jako pewną formułę ustawiania już potencjalnych przyszłych negocjacji z innymi formacjami, które są w parlamencie, już jakby na pozycji takiej, że to Platforma rozdaje karty i Platforma będzie decydowała, kto będzie premierem. No, myślę, że to nie jest dobry sygnał w kierunku innych formacji opozycyjnych. Panie ministrze, pojawiły się też głosy ze strony, no przede wszystkim na razie ze strony posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, w których pada takie określenie, że pakt migracyjny to jest w zasadzie dobre rozwiązanie, bo ono zabezpiecza Polskę przed napływem ludzi niesprawdzonych, czyli ta przymusowa relokacja, ten mechanizm przymusowej relokacji byłby mechanizmem no, gwarantującym to, że migranci, którzy będą do Polski wysyłani w ewentualnych jakichś tam transzach, byliby dokładnie sprawdzeni. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy na te głosy? No bo ten przekaz przedwyborczy był inny. Wówczas mówiono, że w zasadzie to referendum jest niepotrzebne, bo wszyscy w Polsce są przeciw paktowi migracyjnemu. Mamy po stronie opozycji w ciągu tych kilku dni absolutną kakofonię głosów. Słyszymy głosy po pierwsze, że trzeba w ogóle zrewidować budżet, przyjrzeć się wszystkim programom socjalnym, bo pieniędzy nie ma i chyba nie będzie. Takie różne głosy słyszymy ze strony formacji opozycyjnych. Również jeśli chodzi o kwestie relokacji, tu również słyszymy, że musimy być otwarci, analizować różne sytuacje, więc to pokazuje po prostu, dlaczego opozycja bojkotowała, a wręcz namawiała i przypuszczalnie były takie instrukcje do członków komisji wyborczych, których desygnowały formacje opozycyjne, w szczególności Platforma, żeby zniechęcać ludzi do oddania głosu w referendum, bo dzisiaj w tej sytuacji po prostu partie opozycyjne nie mają związanych rąk i społeczeństwo w miarze 50% nie wzięło udziału w referendum, więc partie opozycji na dzień dzisiejszy nie są nim związane wynikami, więc to pokazuje, że była to przemyślana gra, dosyć, powiedziałem, cyniczna, i dzisiaj z tych powodów formacje opozycyjne twierdzą, że rozważają właśnie przyjęcie procedury migracyjnej, rzekomo, że ona jest bezpieczna dla Polski. To jest oczywisty absurd, bo jeśli ta procedura ruszy, to trzeba mieć świadomość, że wojewodowie będą kierowali, czy też wysyłali tych potencjalnych przyszłych migrantów do wielu miejscowości, gdzie są warunki, ażeby takich ludzi przyjąć. Więc jakby myślę, że ten chaos związany z tą procedurą dopiero przed nami. Panie ministrze, to w takim razie w tej sprawie też dopytam, bo pan powiedział, że no były działania, zresztą to było szeroko opisywane przez media, takie działania członków komisji wyborczych, którzy no dopytywali, czy wyborca chce wziąć udział w referendum, czy nie chce, albo sami nie wydawali karty referendalnej, dopiero wyborcy się dopominali. No ale mimo wszystko to jest i tak, wzięła udział w referendum ogromna liczba osób. Wyniki tego referendum są w zasadzie jednoznaczne. W przypadku właśnie paktu migracyjnego i tej przymusowej relokacji prawie 99% tych, którzy wzięli udział w referendum, to są po prostu kilka milionów ludzi, powiedziało stanowczo nie. Czy pana zdaniem ten głos, jeżeli powstanie oczywiście rząd opozycyjny, złożony z partii opozycyjnych, czy ten głos będzie zlekceważony? Obawiam się, że tak, dlatego że referendum z uwagi na brak frekwencji nie wiąże potencjalnego przyszłego rządu i myślę, że Platforma, jeśli nie daj Boże tworzyłaby rząd w przyszłości, absolutnie się tym nie będzie przejmować, dlatego że ma zobowiązania ze strony Berlina czy Brukseli. Przecież to wsparcie, które dostał Tusk i Platforma ze strony Berlina i Brukseli, nie było przecież za darmo. Więc te cenę takiej, a nie innej polityki poparcia dla Platformy i Tuska, no niebawem zobaczymy, co było tak naprawdę na stole, jakie elementy. Niewątpliwie przyjęcie paktu relokacyjnego było tym elementem. Panie ministrze, zmieńmy temat. Pan prezydent Joe Biden po raz kolejny w swoim wystąpieniu odniósł się do zagrożenia wojną i rozszerzenia wojny w naszej części Europy. To nie jest pierwsza wypowiedź. Kilka tygodni temu mówił też o tym, że jeżeli Rosjanie nie zostaną zatrzymani na Ukrainie, to po prostu amerykańscy żołnierze będą musieli uczestniczyć w działaniach wojennych i będą ginąć w obronie Polski czy innych państw członkowskich NATO z naszego regionu. Proszę powiedzieć, jak pan odbiera te słowa, bo no siłą rzeczy wybuch wojny, napad Hamasu na Izrael i te dramatyczne sceny, które obserwujemy tam od niemal 2 tygodni, one przykuły uwagę świata do Bliskiego Wschodu, dodatkowo jeszcze zagrożenie kolejną falą migracji. Wojna na Ukrainie trochę zeszła na drugi plan w tych medialnych przekazach, no ale jak odczytywać te dość ostre i takie jednoznaczne słowa przywódcy Stanów Zjednoczonych? Tak, to są bardzo poważne słowa i absolutnie nie można ich lekceważyć. Dzisiaj na tej szachownicy światowej, geopolitycznej mamy kilku aktorów, którzy rozgrywają globalną partię szachów i niewątpliwie to, co się dzieje w Izraelu, w strefie Gazy, ma również związek z wojną na Ukrainie, bo tak jak pani wcześniej wspomniała, odciągnięcie uwagi świata, Stanów Zjednoczonych, Zachodu, Unii Europejskiej od Ukrainy w kierunku Izraela, Hamasu, tej wojny, która tam się toczy, no na pewno nie służy Ukrainie. Dzisiaj musimy mieć świadomość, że te wszystkie państwa, które są państwami terrorystycznymi, a takim państwem jest niewątpliwie Rosja, one próbują zniszczyć świat, w którym żyjemy, świat Zachodu, świat demokracji i rozgrywają w tym przypadku właśnie tą partię na wielu różnych płaszczyznach. I niewątpliwie atak Hamasu na Izrael jest elementem tej wojny świata antydemokratycznego, świata dyktatorów z światem, w którym my żyjemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan minister Arkadiusz Mularczyk, wiceszef resortu spraw zagranicznych, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia Państwu. Była to rozmowa dnia.